3. Ustalać się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 tysięcy złotych. Paragraf 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy powiatom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 wcześniejszej uchwały. Paragraf 5. Upoważnia się wójta gminy Wielkiego do alokowania wolnych środków budżetowych na rachunki bankowych, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. B. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. C. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 300 000. Paragraf 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 333 849 14 groszy do dyspozycji SOT zgodnie z tabelą nr 4. Paragraf 7. Punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jagiellońsko. Punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2015 rok w odczytanym brzmieniu z uwzględnieniem autopoprawek, które wynikają tutaj z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 9 było za, nikt się nie sprzeciwił, wstrzymało się 6 radnych. Stwierdzam, że uchwała w takim brzmieniu z autopoprawkami została przyjęta. Przechodzimy teraz do WPF-u, ponieważ to jest integralna część procedowania. Poproszę pana skarbnika o zabranie głosu w tej sprawie. Pani Przewodnicząca już powiedziała, uchwała o wieloletniej prognozie finansowej gminy Jagiellońsko jest integralną częścią uchwały budżetowej, musi zostać podjęta właściwie łącznie z uchwałą budżetową na tej samej sesji budżetowej. W związku z między innymi o wieloletniej prognozie finansowej mówiłem w trakcie prezentacji. Przypomnę jeszcze, że jest to wieloletnią prognozę finansową. Przygotowuje się na okres minimum 3 lat. Niemniej ten okres musi uwzględniać całkowitą spłatę zadłużenia w latach. Do końca planowanej spłaty zadłużenia i tak w 2015 roku ta kwota planowana jest w wysokości 10 201 000, w 16 9 200 000, w 17 6 900 000, w 18 4 900, w 19 2 800 będzie wynosić planowane zadłużenie gminy i w roku 2020 roku 2 300 000 i końcowa spłata zadłużenia w wysokości 143 tysięcy planowana jest do spłaty w 2000. Bardzo proszę o nie, przepraszam pana, nie o nie rozmawianie. W 2021 roku. Wspominałem także o wskaźnikach, może nie będę się odnosił do wielkości dochodów i wydatków, one są poddawane szczegółowej analizy przy analizie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, więc te dochody muszą wynikać z pewnych założeń. Akurat nasze założenia są bardzo takie dosyć ostrożnościowe, czyli nie planujemy drastycznego wzrostu dochodów czy wydatków w jakimś roku. Środki unijne wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej tylko po podpisaniu umowy wieloletniej, więc robimy to bardzo, bardzo ostrożnościowo. Co z drugiej strony pozwala nam na taką spokojną
nad budżetami lat następnych i jesteśmy dosyć wysoko oceniani przez instytucje finansowe jako bardzo dobry płatnik spłat kredytów. Także nasza zdolność kredytowa jest oceniana bardzo wysoko. Takim bardzo ważnym wskaźnikiem, jeśli chodzi o wieloletnią, to są tutaj tak zwany dopuszczalny wskaźnik zobowiązań. On wynika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Tam jest taki wzór, on ma 15 zmiennych. To są relacje dochodów do wydatków, wydatków inwestycyjnych, dochodów majątkowych. Szereg grup wskaźników, które odnoszą się do bezpośredniego samorządu, czyli każdy samorząd ma taki swój indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia na dany rok. I tak w 2015 roku nasz dopuszczalny wskaźnik wynosi 12,16%. Natomiast planowane przez nas w uchwale budżetowej wynosi 6,35%. Więc widać wyraźnie, że prawie jesteśmy po połowie niżej od dopuszczalnego wskaźnika. Podobnie lata następne, 16 rok 13 dopuszczalny, 7 planowany, następny rok 12,75 dopuszczalny, 8 planowany. W roku na przykład 2019 mamy 13,42 dopuszczalny wskaźnik, planowany mamy 6,57. Więc wieloletnia prognoza finansowa, musimy pamiętać, że no, jest prognozą. Natomiast jest silnie powiązana z budżetem bieżącym, jak również obrazuje możliwości zaciągania i spłacania zobowiązań, które wynikają z realizacji zadań własnych gminy. Jeśli mógłbym... Opinię pana przydał. Nie, ale co do WPF nie czytałem. To bardzo proszę o czytanie. Tak jak wspominałem, wieloletnia prognoza finansowa jest przedmiotem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozwolę sobie przytoczyć tą opinię. Uchwała numer RA494/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Mielnicko projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022. Przytoczona jest podstawa prawna, jak również wymieniony skład orzekający. Paragraf pierwszy. Przedłożony przez wójta gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 opiniuje pozytywnie z uwagami. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała podlega opublikowaniu przez gminę, który określony w artykule 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Od uchwały służy odwołanie do Gorącej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu radnych w terminie 14 dni od daty doręczenia mniejszej uchwały. Dodatkowo odwołanie nie zostało złożone. Uzasadnienie. Projekt nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2022 wójt gminy przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku, Dziennik Ustaw 2013, pozycja 86 z późniejszymi zmianami. Z zachowaniem terminu określonego w artykule 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający opiniując przedstawiony projekt ocenił jego szczegółowość w odniesieniu do artykułu 226 ustawy o finansach publicznych, nie wnosząc uwag w tym zakresie. Prognoza kwoty do umowy nie lata, na jakie zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania stosowne do artykułu 227 ust. 2 ustawy. Określone w treści uchwały zakres uchowalni przewidzianych dla organu stanowiczego nie wykracza poza dyspozycję przepisu artykułu 228 ustawy. W latach objętych prognozą wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących, a więc zachowana została relacja wymagana przepisem artykułu 242 ustawy o finansach publicznych.
przyjęty w prognozie na rok 2015 wynik budżetu, przychody oraz rozchody zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok stosownie do artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Stwierdzono natomiast rozbieżność między kwotą dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazano załączniku nr 1 za do projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej, a kwotą ujętą w projekcie uchwały budżetowej. Wielkość planowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań. Kwota polegająca przy zadaniu 1.2.1 ujęty w załączniku nr 2 wraz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej nie pokrywa się z kwotą zapisaną w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015. Kwota długu przewidziana na koniec 2015 ma być około 7,6% wyższa od długu planowanego na koniec 2014. Prognozowane dla lat 2015-2022 obciążenie budżetu wydatkami na obsługę zadłużenia i rozchodami na jego spłatę kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika dla poszczególnych lat ustawy indywidualnej dla każdej jednostki zgodnie z artykułem 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obsługa zwiększonego zadłużenia nie powinna stwarzać zagrożenia przekroczenia obowiązujących w tym zakresie limitów. Przedłożony zaopiniowany projekt prognozy finansowej gminy po uwzględnieniu zgłoszonych uwag może stanowić podstawę do jej uchwalenia. Biorąc pod uwagę, powyższe pod uwagę słowa orzekających, postanowił i akcentuję uchwały podpis przewodniczącej składu orzekającego. W tym miejscu chciałem złożyć autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Jednolicno na lata 2015-2022 uwzględniającą uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tak, w podstawie prawnej do uchwały dodajemy artykuł 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Chodzi o podstawę prawną w uchwale. Punkt drugi autopoprawki w treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jednolicko na lata 2015-2022 paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Przyjmuje się zamiast tego wykazanego w uchwale, przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Jednolicko na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 wieloletnia prognoza finansowa. Czyli zmiana nazwy i załącznikiem nr 2 wynika przedsięwzięć do WPF, również kosmetyczna zmiana nazwy. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa dokonuje się zmian w pierwszym roku 2015. Chodzi o kolumnę 1.1.1, zmiana na kwotę 6 939 539 zł, kolumnę 11.4 2 426 436 zł. Kolumna 11.5 powinno być 2 428 092 zł. I kolumny 12.5 i 12.5.1 kwota 462 418 zł i 80 groszy. Kolumna 12.6 cała rozmowa załącznik nr 1 i 12.6.1 powinna być kwota 56 082 zł i 82 grosze. W załączniku nr 2, to jest czwarty punkt autopoprawki, w załączniku nr 2 wydać przedsięwzięć do WPF-u dokonuje się zmian nazewnictwa zadań. I tak, zadanie zawarte w punkcie 1.1.2.1 zmienia się na budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Groszowice, Razowice, Myśliszewice, czyli dostosowuje się to nazewnictwo do nazewnictwa stosowanego w uchwale budżetowej. Podobnie 1.3.2.2 zmienia się na budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jednia Letnicka, etap 6, Pompownia A, gminy Jednia Letnicka. Punkt 5, autopoprawki w załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF-u w pozycji 1.1.2.1
W limicie 2015 dokonuje się zmiany na kwotę minimum 20 366 zł i zmienia się łączne nakłady finansowe na kwotę 3 380 562 zł i 22 groszy. Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z opinią z Regionalnej Izby Obrachunkowej, doprowadzają do zgodności nazewnictwa zadań załącznika nr 2, poprawiono błąd pisarski w kwocie udziału we wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również poprawiono nazewnictwo załączników do wieloletnich prognozy finansowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, w związku z tym, ponieważ opinie komisji były odczytane, panie przewodniczący, w związku z czym przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, czyli punkt 4, z uwzględnieniem autopoprawek wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 5, uchwalona przez 15/2014 Rady Gminy i Radnictwo z dnia 30 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem autopoprawek w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Radnictwo na lata 2015-2022. Podstawa prawna. Rada Gminy i Radnictwo uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy i Radnictwo na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 wieloletnia prognoza finansowa i załącznikiem nr 2 wyraz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf drugi. Uchwalanie się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf czwarty. Traci moc z dniem 31 grudnia 2014 roku uchwała nr 40/225/2013 Rady Gminy i Radnictwa z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Radnictwa na lata 2014-2022. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie proponowaną uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlianowisko na lata 2015-2022 z uwzględnieniem autopoprawek do projektu WPR-u. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Podnosimy rękę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciw? Nie ma sprzeciwu. Za głosowało 11 radnych, nikt się nie sprzeciwił, wstrzymało się 4 osoby. Tym sposobem uchwała o WKF została przez radnych przyjęta. Proszę Państwa, wypełniliśmy jeden z najważniejszych obowiązków, a mianowicie uchwaliliśmy budżet na 2015 rok i wieloletnią prognozę finansową, czyli plan finansowy działać aż do 2022 roku. Chcę powiedzieć tutaj w imieniu prezydium, chcę podziękować radnym, bo były to niekonwencjonalne prace nad budżetem. Państwo mieliście prawo się denerwować, może wykazywać zniecierpliwienie. Wiązało się to oczywiście, tak jak już wspominał Pan Wójt, z rokiem budżetowym. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim radnym, wszystkim komisjom i mam nadzieję, że ten trudny budżet uda nam się, szczególnie w częściach inwestycyjnych, zrealizować. Bardzo dziękuję za współpracę. Chciałabym nad tymi ważnymi dokumentami programowymi i chciałam zarządzić 10-minutową przerwę. Dziękuję bardzo.